możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Gdy uważa, że nas nie powinniśmy, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę, co? Możecie odpiew do generalnego. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Hej! Mieliśmy skryć się gdzieś w piwnicę, a wychodziliśmy na ulicę. Pono w roczku wzrosła iście jakaś mowa nienawiści. Choć nas tutaj trochę mało, to mówmy, co się działo. La 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 la! Ratatatata! Zacznijmy od świata! Co za dziwy. Bardzo zmienia się klimat. U Arabów po wiośnie nastąpiła zima. Islamiści w kółko błądzą, przeciw własnej rewolucji protestują i ambasadorów mordują. Między sobą się też sądzą. Arabski świat tak się rozpalił, że po Libii rozpadło się Mali. A jestem na tropie, że jesienią rozrabiali w Europie. Ale o tem potem. W ważnych państwach się zmieniali. Ludzie? Stołki! Ludzie ci sami zostali. W lutym w Niemczech wybuchła afera. Prezydent Wolf się okazał skorumpowany. Skorumpowany jak Niemiec. I zastąpić go musiał przy sterach Gauck, antykomunista nowo wybrany. Nie głupie to jednak plemię. Nie darmo Europą trzęsą. Choć Wolf dalej bryluje na salonach. To najważniejsza jest caryca Matrona. Choć siliła powab, trzepotała ślicznie rzęsą. Nie dały uwieść się Francuzy. Mimo jej starań przegrał Sarkozy. Hollande, socjalista prezydentem Francji. Aż przed podatkami uciekają eleganci. Duet Merkozy zmienia rolę. I teraz oja Merkolę. Dokładnie tak. Zaś w Rosji wspak. Śmieszna zamiana, a smuci. Stołek prezydenta pod tyłek Putina powrócił. Stołek jeszcze go pamięta. W listopadzie
W Zjednoczonych Stanach była podobna zamiana. Rozegrała się psychodrama, mniej głosów mając, wygrał Barack Obama. Dzień po wyborach, ojej, ojej, wybuchła afera w CIA. Jeszcze dla śmiechu jacyś durnie Joblem nagrodzili. Łunie. Wiesz, moja chata z kraja. Pogadajmy, jakie w kraju były jaja. Bowiem od stycznia do maja ciągłe protesty. To lekarze z pieczątkowym, to dzień gniewu, gdzie złota młodzież pogoniła palikota. I nie jeden marsz się zdarzył w obronie telewizji Trwam. Donek się buldoczył, o ja wam dam, a był przy tym dość brutalny. Dał wyższy wiek emerytalny. Docelowo, emerycie, byś się pławił w dobrobycie, chęć i kasę miał na psoty, pognamy cię do roboty. W czasie jednej z demonstracji, by polepszyć brand i w ogólnej swej fiksacji zachować zdrowy trend, Stefan zaczął walkę. Napadł dziennikarkę. Egzorcystę czy psychiatrę dla niesioła? Ach, niełatwe to pytanie. Może obu? Spróbujmy go wpierw od żłobu odciąć. Może spokornieje? I niewielką, mam nadzieję, przemawiać zacznie jak człowiek. Może, wybaczcie mi, powie. Były jeszcze antyakta. Lecz by sprawy w TV zgładzić, pokazywali w faktach mamę Madzi. Tymczasem w kalendarium pośród protestów znalazł się czas na wyjazd do Budapesztu. Kilka tysięcy Polaków świętowało z Węgrami ich niepodległość. Wy z nami, my z wami. Wiosna to też przygotowania do wielkiego picowania. Tak, tak, miało być tak pięknie. Autostrady jęły pękać, a że najdroższe na świecie, ludzie zaczęli o tym stękać. Rząd mówił, no wiecie, to dlatego, bo grunt mięknie. Siatki dróg zbudowaliście z planu tylko 1/4. Wykonawców wykiwaliście i nie zapłaciliście. Naprawdę było warto? Na Ukrainie za to wybuchy. Kto chciał wysadzać? Karaluchy? Za to z Polski sobie drwi zakłamane BBC. Wszystkich obrażali dwaj śmiecie radiowi. Figury w powiecie. I zaczęło się. Bum! Zebrał się tłum. Obiecywał Smuda, że uda się. Uda! Udzielał się ten nastrój boski, a okazała się ostatnią reprezentacja specjalnej troski. Z tak zwaną pomocą bratnią rozrabiali w Warszawie Rosjanie. Nie wyszli z grupy, ha, 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 bo spuszczali ludziom lanie. Kto na prowokację pozwolił? Panie! Na wiele pytań odpowiada cisza. Mało kto między meczami o seryjnym samobójcy usłyszał. I Petelickiego nie ma już między nami. Znowu błąd pilota? Co w lecie? Przejdźmy do lata. Urlop się niektórym dłużył przez upadki biur podróży, lecz nie upadła kancelaria premiera, gdy w międzyczasie 100 uczonych obaliło raporty Mac i Millera. Rząd ma media, więc nie musi się tłumaczyć.
Dzisiaj 10. Znów ruszamy na Marszu Smoleńskiego trasę. Ciąg dalszy polskiej psychodramy, flagi i skandowanie haseł. Krzyczy transparent. Sąd nad Tuskiem. Krokiem nieśpiesznym starzy, młodzi, profesor, moher, para z wózkiem. Ktoś dziwi się. O co im chodzi? A przecież proste to szalenie. Smoleńsk to w sumie prosty temat. Marsz to do prawdy dochodzenie, gdy dochodzenia ciągle nie ma. Latem tematy być miały ogórkowe, a tu afery coraz to nowe. Amber Gold zatacza coraz szersze kręgi. OLT, działacze Platformy, gdańska mafia i służby nawet wpisują się do przekrętu księgi. Premier i syn popadają w niesławę, lecz jakby wszystko wraca do normy. Niewiele dają taśmy Milewskiego, bo wykrywają tylko usłużnego sędziego. I cały system patologii? W przemyśle przykrywkowym robili wszystko, co mogli, ale nie ma czym się pochwalić. Na olimpiadzie zdobytych aż 10 medali. Sukces inny, polskiego kościoła. Lecz ja to chyba za głęboko grzebę. Trudno tu o szczerość zgoła, gdy w cerkwi tylu agentów KGB. Wrzesień za to przebaczeniem, z zarzutów oczyszczeniem, gangu Pruszkowskiego uniewinnieniem. Także wtedy kierowano się miłością, kiedy sprzedawano budynki IPN-u. Ciekawe, czy z zawartością. Domek przyjął dziwną pozę. Co to? Déjà vu? Dajcie tlenu. Zażartował z tym expose. Miało nagle stać się radośniej. Lecz sukces euro Tuska ściga. O basenie narodowym było głośniej. Oto stadion, co powstrzymał Anglików. Wszystkim pokazał. O, taka figa. Do boju poprowadził zawodników. Nieco wcześniej rozbolała Donka głowa od mnogości obrońców wolności słowa. W październiku zaś pewien Felix skoczył z kosmosu. Nie wiem, kogo to zachwyca, bowiem wyżej sam podskoczył Twardowski, nasz zdobywca księżyca. W święto niepodległości z ekranów trwoży obraz zamieszek. W telewizjach nie widać, że to policyjni prowokatorzy. Ot, taki tyć grzeszek. Kto policji mozołem chroni wizerunku, ten naprawdę matołem, niewartym szacunku. Tak w listopadzie, grubymi nićmi szyte, ABW zatrzymało bandytę. Bombowego strzegło Brunona tajniaków czterech. I żona. Więc się zaczyna już prywatyzacja służb? A koniec roku to przykrywki doraźne. Na budżet i eurobudżet, GMO, europatent. Słowem, na sprawy poważne. Donald już ludzi męczy. W głowie ma pstro. Z boku go prezydent śledzi, ale sam się zbytnio nie wychyla, by, no, jakby to powiedzieć, to na Donka przyszła chwila.
Jestem wesoły Bronek, mam na krakowskim domek, a w nim od ruskich gaz, więc zaśpiewam jeszcze raz. Jestem wesoły Bronek, mam na przedmieściu domek, a gdy przyjdzie na to czas, wyjdzie stąd ruskich las. Europy naszej niszczą dzieje, typki od mowy nienawiści, tolerancją swą straszą geje, wolność dozują socjaliści. Multikulti, gmina Dania. Tam odwołali islamiści święta Bożego Narodzenia. A że z nich tolerancjoniści ogłosiła braćcia Pata, że zbyt biała jest Miss Francji. Czy to ten czekany koniec świata? Nie, to kryzys cywilizacji. Mędrkowie i ludkowie prości, panicznie bojąc się wolności, chcą więcej państwa, więcej państwa, by móc w ciepełku żyć poddaństwa w pogańskim świecie, co niestety rzeczy wymienia na gadżety. Lecz czy tym najbardziej łasym ktokolwiek jeszcze pożyczy kasy? No. Autorami tekstu Szopki Konserwowej byli Jabolissimus i Henryk Krzyżanowski. Nagrywał Jabolissimus. Życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku i żeby był lepszy od poprzedniego. Idą zmiany na pewno. Idą zmiany. To na razie.